Witam Was. Kolejny odcinek, już trzeci. Korea, Japonia. Mistrzostwa świata. Tak jest. Panini karty. Panini nie przeciągajmy. Lećmy. Z kartami. I proszę bardzo, co tu mamy? Pauleta. Chyba to ten strzelił nam 3 bramki na tych mistrzostwach. Tak to gość się prezentuje. Kanu. Nwankwu Kanu. Też spoko zawodniczek. Karsten Jansker. Niemiec. Dobrze grał nawet. Helwek. Thomas Helwek. Duńczyk. Logo Chin. No, ciekawe, ciekawe. A Chiny chyba 2 razy były na mistrzostwach. I Italia, mistrzostwa 34 rok, czyli to były 2 mistrzostwa świata. I na nich wygrał kto? Włosi. Gospodarze wygrał. Zbieramy po 3 od razu. Co tutaj mamy dalej? Mamy Rekoba. To będzie Urugwaj. Tak jest. Alvaro Rekoba. Aki. Pulchniutki. Pier Issa. To pewnie RPA. Duhun. Kim Duhun. Jakiś tak. Korea. Olować. Buffon. Kto by go poznał? Zobacz, Mati, jak Buffon kiedyś wyglądał. No, na tym zdjęciu to już tak. A tutaj te włosy, masakra. United States. Polska wygrała z nimi 3-1. Ja właśnie bym go bardziej poznał na tym przednim zdjęciu, a na tym tylnym bym go tak bo w koszulce bramkarskiej i to byś poznał. Argentyna 78, Polska odpadła w ćwierćfinale po porażkach z Brazylią 3-1, z Argentyną 2-0 i z Peru wygrali po główce zawodnika Stali Mielec. Andrzeja Szarmacha. I proszę bardzo, mamy Luis Figo. O, to właśnie chciałem. Jeden z Galactico z Realu Madryt. Okocha, Augustin Okocha. Candela Vincent. Jorgensen. Pewnie Duńczyk. No, na pewno. Turcja. Jak już wspominałem, sensacyjnie 3. miejsce zdobyli na tych mistrzostwach. I wow. Mistrzostwa w Hiszpanii. Antoni Piechniczek. Entliczek, pętliczek, co zrobi Piechniczek. Była taka piosenka. Stan wojenny. Polska pojechała. Polanie, a się okazało, że nawet grają ciekawie. Młody jedzie dalej. On wam teraz trochę historii opowie. Tak, ja wam opowiem dużo. Tylko nie wywal tego aparatu. To może z Euro 2016 lub Mistrzostw Świata 2014. 50. Tak. Znowu od tyłu poszedłem. Nie wiem czemu. Jest Nakata. Hidehoshi Nakata. Z początku myślałem, że napiszę Morata. Nie wiem czemu. Tu mamy Chorwat. O, Robert Prosineczki. Też grał w porządnych klubach. O, Rivaldo. O. Gwiazda Barcelony. Zanetti. O, to. Legenda Interu. Mediolan. Do teraz jest znany.
Brazylia, ale fajne. Brazylia się raczej nic nie zmieniła. Jedynie co się jej zmieniło, tutaj gwiazdka doszła. Szósta. Tak. Są dwie. Nie. Jedna doszła. Pięć. No, pięć. I jedna doszła. Piąta gwiazdka. Dawaj, dalej. I Francja. Coupe du Monde. Czyli to jest oczywiście we Francji. 38 rok. 38 Włosi mistrzami. Bardzo ładne są te karty. Są takie karty, takie typowo kolekcjonerskie, a nie takie jak teraz. Bo teraz są takie fajne, do grania. Fajne te karty są. Ja ogólnie właśnie lubię bardziej karty, jak nie ma tych statystyk, bo te statystyki to są takie... Ludzie na przykład patrzą... Do gier, no typowo właśnie. A to są takie karty Thierry Henry. O, to jest popularny gwiazdor, gwiazda Barcelony. Rigobert Song. To jest z Kamerunu? Tak, z Kamerunu. To jest z Belgia. Verheyen. Szwecja. Tak jest. Tu mamy Meksyk, 1986 rok. Tak jest. Fajny był ten taki plakacik. Popis Diego Armando Maradony wtedy. Słynny rajd przez pół boiska. Słynna bramka ręką. Ale ogólnie klasa sama w sobie na tych mistrzostwach. Trzecia strzedka. Zobaczymy, jak to teraz pójdzie. Mamy Bierhoff Oliver. Oliver Bierhoff. O. Jest. A jakiś Kolumbijczyk, Chilijczyk. W końcu mamy checklistę, czyli brakuje nam kart rodzaju emblem, bo maskotki już my mieli. Nie, maskotki nie było, był tylko... Ale nie w tym boksie. Aha, no dobra. Mieliśmy już dawno tam. Nieważne. Dobra. Z drugiej strony, tak jest, super. Checklista, odłóż. Chciałbym Portugalię. Mogę tutaj położyć nawet. Nie widać. Tu widać. Paolo Montero. Pewnie Urugwaj. Mhm. Belgia, o. Się też nie za dużo zmieniło. Tylko... I Mistrzostwa Świata w Brazylii. Wow, wtedy to się działo. Ale ładnie zrobiony plaka taka, że niby skarpetka i wszystkie kraje biorące udział w tych Mistrzostwach tak Świata. Maracana, 200 tysięcy ludzi na meczu finałowym. Aczkolwiek wtedy w finale było trzy drużyny. Każdy z każdym grał. Dobra, młody, kończymy. No to zapraszamy do kolejnego filmiku. Narka, pa i siemaneczko.